Witam, witam. W kolejnym programie cyklu Game Test Show. W kolejnym programie, kolejny Game Test, kolejnej gry, jakże wspaniałej i oczekiwanej, jaką jest dzisiaj Bad Company 2 na konsolę PlayStation 3. Także po dłuższej przerwie znów się spotykamy i jestem kompletnie zdemotywowany. O, Bad Company 2. Jestem tym zdemotywowany, że po prostu dawno nic nie nagrywałem i moja forma jest kiepska. Tak przynajmniej uważam i tak myślę, że będzie. Bo całe 9 czy 10 minut mam nawijać, to ja po prostu wychodzę z siebie. Dawno tego nie robiłem, no ale skoro już zacząłem, to postaram się wykonać swoją robotę jak najlepiej. I trochę dzisiaj wam przybliżymy Bad Company 2 na konsolę PlayStation 3. Myślę, że później jeszcze nagram Heavy Rain, ale to nie wszystko od razu, tylko dopiero jak będę mieć czas tak naprawdę. Bo ostatnio z tym czasem to trochę kiepsko. DICE. Albo DICE. Albo DICE. Nie wiem jak to się wypowiada. W każdym razie to jest ta firma przedstawiona właśnie była na ekranie. I czy ta gra jest naprawdę tak miażdżąca, to o tym się przekonamy dopiero. To można sobie obejrzeć moje statystyki z gry. Zupdate'ujemy. No, widzimy w prawym dolnym rogu ekranu, tutaj właśnie widać 2800 na 1200. Nie jest to jakiś wynik świetny i doskonały, wspaniały, ale daje radę. Teraz zagramy może coś na Conquestie. Lubię dość White Pass, no ale nie wymagajcie ode mnie zbyt wiele. Spałem tylko 4 godziny w nocy i jeszcze dodatkowo mam nagrać i grać. To dla mnie to jest coś demotywującego i na pewno nie zagram dobrze. Ale to nie o to chodzi. Nie chodzi o dobre umiejętności w tym momencie gracza nagrywającego, tylko właśnie chodzi tutaj, żebym wam coś przekazał o tej grze. Więc coś wam przekażę. Jest to Conquest. Mamy do przejęcia A, B i C. Trzy flagi i... O, widzimy już kamper jakiś. No ale to normalne w tej grze. Trzy flagi A, B, C i kto je będzie jak najdłużej utrzymywał, będzie zdobywał tikety i fragi. Dodatkowo możemy się zabijać i wtedy też na naszą korzyść, jeżeli będziemy jak najwięcej zabijać ludzi. A tak to są tikety. Dzięki flagom nam mniej schodzą właśnie te fragi. Tutaj Piotrow trochę się pomylił, bo nie jest to bezsensowny tryb 2 na 10, ile on tam dał. Tylko jest to... To ostatnio nie dokończyłem wypowiedzi, bo musiałem zmienić pamięć z karty pamięci na telefon. Okej, już jest dobrze. I teraz nagramy jak się należy. Mam nadzieję już do końca, żeby już nie było żadnych problemów. Tutaj mała uwaga do Piotrowa, bo nie dokończyłem swojej wypowiedzi. Otóż Conquest nie jest bezmózgim trybem. Nie dość, że przejmujemy flagi, to dodatkowo jeszcze z tych flag możemy mieć właśnie punkty za fragi. I flagi, i fragi robimy. Także punkty z jednego i drugiego, a nie tylko za fragi. Także żeby wiedział. To są tikety. Także to była mała uwaga. Tutaj pokażemy taką fajną możliwość skoku ze spadochronu. Kto nie wie, ten się dowie. O, to będzie widać. Nie, nie był. O, o, właśnie był mój spadochron i właśnie możemy sobie go otworzyć, kiedy spadamy z jakichś dużych przepaści. Ale noob, oh my god. To możemy sobie nożem zawsze wyważyć drzwi. Kolejny. Gra jest bardzo łatwa, bardzo silny, znaczy bardzo silny, silny anti-aliasing. Tutaj po prostu go brak. Nie ma anti-aliasingu, bym powiedział. Jest bardzo kiepsko. Delikatny aim przy namierzaniu, co ułatwia grę. To jest właśnie błąd dla mnie dość istotny. Anti-aliasing, a właściwie jego brak. I to, że tak łatwo się tutaj gra i strzela. Każdy noob będzie chodził i wymiatał. Ble. Tak nie może być. O, już właśnie. Zabił mnie z Krinkowa. Niemiec, o nie. Nie możemy się dać Niemcom. Zaraz tam przyjdę. Ale chyba dostajemy po dupie nieźle. Mamy tylko jeden teren, a oni mają już dwa i nam trzeci właśnie przyjmują teraz. Także jest nieciekawie. Już lecimy. Zobaczymy, czy coś działa. Kampa.
Jeszcze raz kampa. Już mnie ołoi. Zobaczymy, co jest, działam. Chodź, chodź. Tak, akurat jeszcze zdążył mi heada strzelić, aha. Świetnie. Lag. Lag goni z karabinem laga. Czasami tak jest, niestety. Tutaj coś ciemne jest w lewym drugim rogu. No okej, okay, dobra. Nasza broń, którą operujemy, to M16. I to tylko gadam o Conquestie. Jeszcze mamy Squad Rush i Rush. Squad Rush to gra tylko po 4 osoby, jest to bardzo skillowa, fantastyczna gra i rozgrywka. I mamy jeszcze Rush, gdzie nawalamy całą 12 nawet. I podkładamy sobie bombę. Jedna drużyna broni, a druga atakuje. Także Squad Rush jeszcze nagram, myślę, w innym odcinku. Teraz mamy Conquest, nie zapowiada się jeszcze na Rush. Na pewno nie w tym odcinku. Nie ma tyle czasu niestety na takie rzeczy. No ale Conquest też jest ciekawy. Tylko, że tylko jedną mapę wam pokażę. No ale jeszcze w innym odcinku będzie inna mapa i inny tryb. O czym się przekonacie. A jeszcze musimy coś nagrać z Heavy Rain i Just Cause 2. Patrzę, gdzie nie ma jakiegoś kampera, jest tam. Tu jeszcze błyskawicznie najazd na kolejną mapę, żeby nie było monotonnie. A zapomniałem nazwę tej mapy dokładnie, ale jest to mapa, gdzie walczymy. Cały Battlefield toczy się gdzieś w buszu, dżungla. I jest to jedna z lepszych map tutaj. No kurwa, nie zginął. Nie wierzę. Przecież tyle w niego wywaliłem, no. Gdzieś tam. Tam. Tak jest, pewnie miał body armor, dlatego nie chciał paść wcześniej. No ale już go unicestwiłem, także jest okej. Tu jest chyba Russian deployment. A my jesteśmy teraz w USA, bo widzieliśmy tam ten czerwony beret, to Ruscy właśnie w takich komunistycznych, jeszcze takich dziwnych beretach chodzą. I tak to jest właśnie, a tam widzimy piękny wodospad, nieźle wyglądający, tryskający życiem, energią. Mam tutaj sensitive na maxa, także tutaj tak szybko zasuwamy sobie, nie wiem gdzie teraz jestem, aha tutaj, dobra. Tu przejmujemy sobie tereny, Trip Conquest, jak wcześniej już opowiadałem. Jest to jeden z lepszych trybów, znaczy, no powiedzmy, a najbardziej tak lubię Squad Rush, bo jest najbardziej skillowy i umiejętnościowy. Czy skill to umiejętność, jak wiadomo. No tak to tylko być. To jest takie, wiesz. I tam przejęli nam teren. Aha, i właśnie zostałem ściągnięty z Combat Knife, bo trochę za mocno się bawiłem. Ale nie szkodzi. Chyba mnie zabił nawet ten, co wcześniej go zabiłem. Ten beret coś mi się tak kojarzy. Komunistyczny. Okej. Okay. Bierz tutaj ammo. To coś nam się nie przejmuje ten teren chyba. Albo schodzi bardzo słabo. Czyli ktoś jest w pobliżu. Czy trochę lepiej. Widzimy tutaj, możemy sobie nożem powyważać. Aldo nas kosi, gdzie on jest. Nie widzimy go. Jest tam. A już mnie gdzieś kropią. Jeszcze granat mój. Dobra, okej. Okay. Zabity. I kolejny jest. Nie wiem, gdzieś. Ale zlamił koleś. O mój Boże. Nie mogę w to uwierzyć. Aha, z przodu teraz. Dawno już nie grałem, 3 dni teraz nie grałem. No ale to nie jest tak, ja się nie usprawiedliwiam. Nie lubię tej gry za bardzo. Wyraziłem swoją opinię. Tak jest. Snajper jeszcze coś, nie wiem, cokolwiek do mnie już wali. Na pełnej kurwie. No i nie żyje, wiadomo.
Jeszcze dodam na koniec nagrania, którego za chwilę muszę właśnie zakończyć. Trzy screeny porównujące wielkość konsoli PlayStation 3 Fat i konsoli PlayStation 3 Slim. Aha, polecam Slimkę zdecydowanie, bo kupiłem i naprawdę nie żałuję. Mimo trochę słabszego designu. Aha, i pozdrowienia dla Kraso. Także myślę, że już skończymy ten odcinek i kolejne zrekompensuję już lepszymi jakimiś nagraniami. Pozdrawiam i zapraszam na kolejne.